owczych miei. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go zapartym tchem. Oto słowo Pańskie. Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię. Jakże Pan Jezus jest bardzo dzisiaj konkretny i mówi o tym imieniu, którym jest Jego imieniem, ale to imię jest czczone iż z wielkim szacunkiem właśnie w świątyni. I ten temat świątyni, który dzisiaj jakby widzimy z dwóch stron. Z jednej strony to, co słyszeliśmy w księdze, pierwszej księdze machabejskiej, z jaką czcią i z jakim szacunkiem i oddaniem ten Juda Machabeusz i wszyscy, którzy są z nim, odnawiają świątynię. Jest to okres, bo to już jest po zdobyciu Palestyny przez Aleksandra Macedońskiego, który umarł w młodym wieku, ale właśnie jego generałowie, ci najbliżsi przyjaciele, każdy z nich stał się królem jakiegoś kraju. Antioch przejął pod panowanie Kanaan, Palestynę, ziemię wybraną, tą ziemię obiecaną i wprowadza pogańskie zwyczaje, wprowadza język grecki, który, jako że Aleksander Macedoński pochodził z Macedonii, był Grekiem i ten język grecki staje się dominujący do tego stopnia, że pierwsza księga machabejska i księga mądrości były właśnie napisane po grecku, w oryginale. I ojciec Judy Machabejskiego, Machabejczyka, który sprzeciwił się, nie chciał ulec tym poleceniom króla, żeby oddawać cześć bożkom i rozwalił tą świątynię, ten ołtarz wybudowany dla tego bożka i kierowany wielkim gniewem zabił tego urzędnika królewskiego, Izraelitę, który próbował złożyć tą ofiarę bożką. I on rozpoczął to wielkie dzieło odnowy, uwolnienia tego świętego państwa, tego księstwa, tego państwa od Palestyny, od tych zwyczajów pogańskich narzucanych przez Antiocha. Jego syn właśnie, słyszymy, Judy Machabejczyka, który właśnie odbudowuje świątynię z jakim wielkim pietyzmem. A z drugiej strony słyszymy słowa Chrystusa, który z jaką mocą mówi o tym, że świątynia jest miejscem świętym, gdzie jest Bóg, tu jest obecny Chrystus. On jest tu wśród nas. To zachowanie tego szacunku wobec Jego obecności. On tu jest.
ta wielka wiara w to, że On jest, właśnie ma też być tym znakiem tego szacunku wobec Niego, żeby, tak jak często się zdarza, nie zamieniać tego miejsca właśnie na jakieś miejsce rozmów czy coś, właśnie bo to jest miejsce, gdzie Bóg jest obecny. I jakże znamienne jest, bo wczoraj była bardzo smutna rocznica, 101. rocznica wprowadzenia prawa aborcyjnego w Rosji Sowieckiej. 101. rocznica. I to zostało wprowadzone w 1920 roku. Tej po rewolucji październikowej jako znak tego, o czym pisał Plechanow, że istotą tego państwa była negacja Boga. I właśnie to prawo zostało wprowadzone, żeby właśnie okazać ten bunt wobec Boga, że On jest, On nam nic nie będzie mówił. I to dzieło, to straszne żniwo pochłonęło prawie 3 miliardy niewinnych dzieci. I właśnie, przepraszam, że mówię o tych takich dramatycznych sytuacjach, ale tą świątynią Boga my jesteśmy, każdy z nas. To, co święty Paweł pisze, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga Najwyższego? A kto zniszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. I była taka piosenka łazowa, czy nie wiecie, że jesteśmy świątynią? Świątynią, w którą mieszka święty Bóg. I to ten szacunek wobec tego przybywania Boga w nas, to dbanie o to, żeby w nas była łaska oświecająca, żebyśmy żyli przykazaniem miłości, tego wzrastania w miłości do Boga i do ludzi. I to jest jakże ważne, bo miłość, która właśnie ma przemienić nas na obraz Syna Bożego. I ten Duch, który modli się w nas, to pięknie mówił taki kardynał Mercier, który był wielkim naukowcem w Lowaniu, mówił, że Duch Święty jest Duchem, jest duszą mojej duszy. Duszą mojej duszy. I to właśnie to wielkie wołanie o to, żeby dbać o to, co w nas jest najważniejsze, ten wymiar duszy ludzkiej. Też poprzez tą codzienną modlitwę, poprzez czytanie Pisma Świętego. Ja też dzisiaj byłem, oczywiście musiałem się drugi raz zaszczepić na COVID, bo mamy deadline po prostu 26 listopada. Ale zaraz potem byłem wezwany do szpitala, do umierającego młodego człowieka. Też tam potem, to też jest ważne, bo jakby nie miał tych zaświadczeń, to mnie wpuszczą do szpitala czy do nursing home. Kiedy jakby stanął przed Trybunałem Bożym,
wcześniej zobaczył, jak winie wszystkie swoje grzechy. Wtedy przypomniały mu się słowa, które mówił katecheta, kiedy on był dzieckiem. W takich momentach musisz błagać Boże miłosierdzie, Bożemu miłosierdziu się oddać. I jakże to jest ważne, bo Izajasz mówi, choćby twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, staną się białe jak śnieg, czerwone jak purpura, staną się białe jak śnieg. I że człowiek właśnie zwróci się do Bożego miłosierdzia. Jeżeli właśnie wtedy, w tych najtrudniejszych momentach, będzie wzywał Bożego miłosierdzia właśnie w imię też tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy prawo wołać o Boże miłosierdzie. Jakże też ważne, żebyśmy wołali o to Boże miłosierdzie dla naszej ojczyzny, dla Polski, która przeżywa dramatyczny moment, bo jest zagrożenie tej wschodniej granicy, ale też to, co dzieje się, ta opozycja i to, co o tym, nie chcę konkretnie mówić, bo niepotrzebne, ale w każdym razie robi się jakieś straszne zamieszanie w Polsce. Dlatego wróćmy właśnie, wzywając też błogosławionych Salomei, w przededniu tego święta, które będziemy obchodzić w niedzielę, święta Chrystusa Króla kończącego się roku liturgicznego, właśnie żeby w tym upływającym czasie, bo miara naszych dni jest policzona, ta mądrość serca polega na tym, żeby coraz bardziej oddawać się Bożemu miłosierdziu i dbać o to, żeby w nas wzrastała miłość do Boga i do ludzi. Prośmy o to Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matkę i Królową.